1 października w sobotę witam Was drodzy bardzo serdecznie słowami haseł biblijnych, które na dziś wyznacza nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak pierwsze z nich czytam z księgi proroka Izajasza, gdzie w 53 rozdziale, w 5 wierszu takie znajdujemy słowa. Ukarany został dla naszego zbawienia. Zaś drugi tekst czytam w pierwszym liście apostoła Piotra, gdzie w 2 rozdziale, w 24 wierszu takie znajdujemy słowa. Chrystus grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Wiecie drodzy, kiedy przeczytałem te teksty, pomyślałem sobie, czy my dzisiaj komunikujemy się w sposób zrozumiały? Czy nawet te słowa, które są tutaj zapisane, w jakiś sposób potrafią dzisiaj trafić do ludzi, którzy posługują się trochę innym językiem? I nie jest to problem dzisiejszy, nie jest to problem nowy, bo w zasadzie od początku chrześcijaństwo musiało zmierzyć się z tym, jak docierać do ludzi z dobrą nowiną, by była przez nich zrozumiała. Przecież mówimy o wszystkim, co narodziło się w świecie kultury żydowskiej, a co chwilę później musiało być przeniesione do świata kultury antycznej, świata języka greckiego. Później przecież tłumaczono Biblię na języki narodowe i my dzisiaj możemy też czytać Biblię w naszym języku narodowym, ale zawsze pozostaje otwarte to pytanie, czy język, którym się posługujemy, jest językiem, który potrafi jeszcze dzisiaj przemówić do drugiego człowieka? Oczywiście ktoś może powiedzieć, to wszystko bzdura, przecież nie ma problemu, każdy może sobie przeczytać, ale czy takie sformułowanie jak obmyci świętą krwią baranka, to rzeczywiście sformułowanie, które dzisiaj ludzie rozumieją? Czy choćby początek Ewangelii Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, czy to jeszcze do ludzi przemawia? Myślę, że tak. I drodzy, bez względu na to, czy będziemy spierać się, czy słowa przemawiają, nie przemawiają, jak powinniśmy zmieniać język, to zawsze jedno jest niezmienne. Niezmienna jest Boża miłość do człowieka. Niezmienne jest to, co jest sednem przesłania Ewangelii, że Bóg w Chrystusie ukochał ten świat. Niezmienne jest to, że Jezus Chrystus na krzyżu poniósł śmierć, abyśmy my mogli żyć. Zawsze będziemy mieli problem, jak trafiać z tą radosną wieścią do innych ludzi, jak dzielić się nią, ale chciałbym, aby był to nasz jedyny problem na dzisiejszy czas, a przede wszystkim, abyśmy mogli żyć tą radością, że jesteśmy tymi, którzy mogą żyć dla Bożej sprawiedliwości właśnie dlatego, że Chrystus uczynił nas sprawiedliwymi, że w Chrystusie mamy sprawiedliwość, że w Chrystusie mamy nową drogę życia. I niech ta radość przemawia przez nas, drodzy, i trochę tego słońca w te jesienne dni, byśmy krocząc przez ten świat, żyli z radością, że Bóg kroczy tuż przed nami. Życzę dobrego dnia, dobrego miesiąca października. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia przy najbliższej okazji.